Dobra, teraz będzie próba. Raz, dwa, trzy, próba. Myślę, że będzie ok. Słuchajcie, przez ostatnie 3 miesiące przez ten kanał przeszło prawie 100 tysięcy ludzi i zostawiło bardzo dużo osób komentarze. Ja nie jestem w stanie na te wszystkie komentarze odpowiadać. Ostatnio napisaliście może 500 komentarzy, jest kilka fajnych tematów, jest kilka fajnych pytań i nie chciałem was zostawiać tak całkiem bez odpowiedzi na wszystko, więc przynajmniej te lepsze wybrałem. Ja wybrałem parę pytań na dzisiaj, zrobimy Q&A. Pytanie numer jeden. Pierwsza sprawa to link do Facebooka nie działa. Druga sprawa, czy telefon lub tablet obsługujący drona musi mieć dostęp do internetu. Link faktycznie nie działa, zaraz to poprawię. Sprawdzałem, co do tabletu lub telefonu. Dobrze, żeby miał zasięg, dlatego że mapa się wyświetla i możesz zlokalizować takiego drona. Jeżeli nie ma zasięgu, no to zamiast mapy masz współrzędne, nie pojawia się mapa. Ale nie wiem, jak jest w Fly wersji, natomiast w wersji Go 4 było tak, że można było tą mapę wgrać wcześniej. Nie wiem, jak jest tutaj, trzeba to sprawdzić, bo mam cały czas zasięg. Czy po utracie połączenia z kontrolerem mini automatycznie włącza RTH, czy ląduje w miejscu utraty sygnału? W aplikacji starszej DJI Go 4, osoba, która mi zwróciła uwagę, powinna wymawiać to 100 razy. W aplikacji starszej DJI Go 4 mieliśmy możliwość wyboru Fail Safe Procedure. Mogliśmy wybrać zachowanie drona podczas utraty sygnału. Było to hover, czyli zawis, było to landing i było to return home. Tutaj mamy tylko i wyłącznie return home, czyli jeżeli lecimy, tracimy sygnał, on wraca do domu. Najgorsze jest to, kiedy mamy na przykład gałęzie, jest dosyć ciemno pod nami lub inne przeszkody, wtedy faktycznie jest słabo. Trzeba startować. Wnioski są takie, że faktycznie trzeba startować z takich miejscówek, które są pozbawione drzew albo innych przeszkód, a w mieście nie tak łatwo. Znowu są zakłócenia, więc tutaj jest pies pogrzebany i to nie jest tak, że ktoś źle lata i popełnia błędy. Nie, po prostu miejscówki w miastach, które nadają się do startu, zwykle są położone w sąsiedztwie drzew, latarni i innych przeszkód, o które może zahaczyć dron, który nie jest wyposażony w czujniki, a ma bardzo słaby zasięg Wi-Fi w mieście. Jak się zgrywa film z widoczną telemetrią? W zależności od urządzenia mobilnego możesz zgrać bezpośrednio z iPhone'a poprzez centrum sterowania i włączasz właśnie ten przycisk i już się zgrywa. A drugi, jeżeli masz Androida, trzeba zainstalować odpowiednią aplikację. Musisz sobie wygooglować Screen Recording App i będziesz wiedział, która aplikacja, czy Screen Recording Android App. Cześć Rafał, używałeś jakichś wspomagaczy, żeby tak daleko polecieć? Moim wspomagaczem był wiatr. Wiało tak, może nie mocno, ale wiało tak, lekko, ale to był bardzo dobrze, to był bardzo sprzyjający wiatr, dlatego że wiedziałem dokładnie, w którą stronę leci i też zaplanowałem ten lot tak, żeby lecieć z wiatrem w tamtą stronę. Miałem support, jak wiecie, miałem obserwatorów. Kto sobie poczytał dokładnie, to wie, jak ten lot przebiegał. Kto jest ciekawy, mógł dotrzeć do informacji, jeżeli nie dotarł, więcej nie powiem. Mały, ale wariat. No, jest i wariat, i kurczę, ten dron jest taki przewrotny, że można powiedzieć, że w mieście rozczarowuje mocno. Kto tylko lata w mieście, to nie jest dron dla niego. Jeżeli latamy na przykład na wakacjach i zabieramy go tylko po to, żeby polecieć w fajnym miejscu na wakacjach poza miastem, to jest dron zdecydowanie dla nas. Panie Rafale, doskonały pomysł. Gratulacje, podziękowanie w imieniu wszystkich pierwszaków. I już pędzę na kursik. I proszę uwzględnić info dla 50+. My też moherowe berety również latamy. Napisał Piotrek. Panie Piotrze, myślę, że 50+ to jeszcze nie moherowe berety. W 2014 roku brałem udział w Ironmanie w Kalmar i objechało mnie dużo tam gości, którzy byli spokojnie po 60. Ale byli też faceci, którzy kończyli po 70. Był jeden Japończyk najstarszy, który miał 74 lata i w Kalmar skończył Ironmana. Jeszcze długo, dużo przed nami. Ja nie mogę zesparować tych gogli z Mavic Zoom. Wiesz co, jeżeli nie działają tutoriale, to trzeba zgłosić, to być może coś jest z goglami, ale mam wrażenie, że powinieneś spokojnie sparować gogle DJI właśnie z goglami też marki DJI i to bezprzewodowo. Trzeba to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest link, ja to pokazywałem w filmie, Mavic 2 Pro Zoom plus gogle połączenie.
Można to zrobić dość śmiało. Jeżeli coś nie gra, możemy się tym zająć, ale nie teraz, w przyszłym tygodniu najwcześniej. Ja nie mogę zesparować tych gogli, to już było. Nad wulkanami na Lanzarote można polatać. Można polatać, ale to będzie bardzo duże konsekwencje. W Hiszpanii są duże kary za latanie nad Parkiem Narodowym. Około 6 tysięcy euro jest taka kara. W Parku Narodowym Team Amphaya mocno pilnują faktycznie. Widziałem natomiast film, jeżeli jesteś ciekawy, to widziałem film z takiej imprezy sportowej, gdzie jest bardzo dużo ujęć z drona. Jak się nazywa ta impreza sportowa? O, to jest bieg Lajeria. Nie, Lajeria to jest winnica. To jest bieg przez całą Lanzarote i właśnie między innymi przez Park Narodowy Team Amphaya tam na południu. Respira. Un pájaro emprende el vuelo. El viento colma tus pulmones. Mira a tu alrededor. Estás en un paraíso. Ja czekam na wersję FCC. Mam nadzieję, że Chińczycy mi taką wyślą. Ciekawy jestem, jak będzie jego zasięg. Tutaj trzeba jeszcze sprawdzić, jak zachowują się drony, które są oparte o FCC, właśnie sprowadzone ze Stanów czy z Chin. Ja miałem sygnał od jednego z kolegów, że nie do końca ten dron spisuje się zgodnie z oczekiwaniami. On mi o tym powiedział 2 dni temu. Wcześniej nie mieliśmy tutaj dronów takich. Pamiętajcie, że w Polsce oficjalna sprzedaż rozpoczęła się we wtorek, a dzisiaj mamy poniedziałek, więc już jeszcze nie ma tygodnia, czy dopiero teraz mija tydzień. I to są te pytania, które były najciekawsze. Oczywiście dużo osób mi tam zarzucało pewne rzeczy w komentarzach. To jest, słuchajcie, normalne. Jeżeli robi się filmy, jeżeli produkuje się filmy w trybie codziennym, zdarzają się błędy, wypatrzenia, na przykład, nie wiem, została naklejka na dronie, niech została, czy inne rzeczy. Natomiast ważne jest, żeby ten ogólny trend był zachowany. Co to znaczy? Jeżeli nawet zdarzają się jakieś wpadki, czy zdarzają się jakieś potknięcia, to zamiast je wypominać, typu błąd w montażu na 4.06, to może zaproponuj, słuchaj stary, może trzeba by ci coś pomontować, albo coś takiego pomóc, albo może trzeba by ci przyjechać i zdjąć tą naklejkę z drona, zamiast to wypominać. Słuchajcie, pamiętajcie, że was jest 100 tysięcy w ciągu 3 miesięcy, ja jestem sam, ale ogarniemy temat i jest na pewno okej. Okay. Pozdrawiam też jeden z kanałów Wędkarstwo. No, temat, komentarz typu, że Polska jest krajem trzeciego świata, uważam, że za jednym z przednich, i to dlatego, że ja prowadzę kursy online. W Stanach Zjednoczonych, jak zobaczysz, to jest lider, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale też o wszelki postęp. W Stanach Zjednoczonych jest wielu gości, którzy zarabiają 7 cyfr właśnie na treściach online. I to nie tylko na treściach biznesowych stricte, tylko na przykład na muzyce. Zobacz sobie kanał Graham Cochrane. Facet od 10 lat prowadzi kanał i zarabia 7 cyfr na miksowaniu i nagrywaniu domowej muzyki. I pozdrawiam cię, Wędkarstwo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest 18, 20 startuje kurs online, jest premiera. Dzisiaj siedziałem nad nim 5 godzin, zrobiłem fajne rzeczy, fajne montaże i zrobiłem dużo ciekawych spraw związanych z prawem, związanych między innymi też z tematami kreatywnymi. Sprawdzałem, jak mini się właśnie spisuje w wieczornych ujęciach. Patrzyłem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o legalne latanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tematy związane z przygotowaniem lotów. I dużo ciekawych rzeczy mam. Dołączają ludzie powoli do kursu, bo już są zapisy na tą wersję przedpremierową, ale też do programu wsparcia. Pamiętajcie, do 20. Wszystkie opisy znajdziecie pod filmem. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę miłych lotów, udanych, żebyście przede wszystkim nie zaliczyli kraksy, żebyście nie utopili drona, żebyście latali zgodnie z prawem. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.